Chciałbyś nauczyć się modelowania 3D, ale nie wiesz od czego zacząć? Cześć, nazywam się Piotr Cichalewski i chciałbym zaprosić Cię na mój kurs inżynierskiego modelowania 3D w programie Autodesk Inventor. Kurs ten przygotowałem z myślą o osobach początkujących, które chcą poznać podstawy programu Autodesk Inventor oraz chcące wkroczyć w świat parametrycznego modelowania 3D. Inventor to program, który bazuje na idei hierarchicznego modelowania 3D. Oznacza to, że elementy, które modelujemy, są niejako historycznie zależne od elementów, które zamodelowaliśmy wcześniej. Ta idea, ten sposób działania jest także obecny w innych programach CAD. Dlatego jeżeli kiedykolwiek musiałbyś zmigrować do innego systemu CAD, bądź wymusiłby to na Tobie Twój pracodawca, to po przejściu tego kursu ten proces przyswojenia nowego oprogramowania powinien być łatwiejszy. W kursie rozpoczniemy od podstaw. Pokażę Ci przede wszystkim, jak szkicować 2D, jak wykonywać zamknięte profile 2D. Z profili 2D, szkicu 2D będziemy tworzyć modele 3D, czyli inaczej części. Potem pokażę Ci, jak właśnie te części połączyć w zespoły, aby móc zobaczyć, jak części w nich zawarte będą ze sobą współpracować już na ekranie Twojego komputera przed fizyczną produkcją. Na końcu pokażę Ci, jak wykonać dokumentację 2D, która jest niezbędna w procesie produkcji. Teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić Cię jeszcze raz na kurs podstaw programu Autodesk Inventor. Zapraszam.